zapraszamy Was na przedstawienie. Dzieci przygotowywały się kilka tygodni, naprawdę ciężko pracowały i zachęćmy ich gromkimi brawami do tego występu. No to zaczynamy, dziewczyny, bo nasza jest cała noc! Co będziemy oglądać? Masz do wyboru Kevin Sam w domu lub Kevin Sam w Nowym Jorku. No tak, obowiązkowo na święta. Dokładnie tak, bez tego przecież Boże Narodzenie się nie obejdzie. Zanim zaczniemy, chcecie sobie coś zamówić z Avonu, bo właśnie przeglądałam katalog. Zapraszałaś jeszcze kogoś? A niby kogo. Ale natręt jakiś. Weź otwórz i powiedz, żeby spadał. No wile przynoszą wspaniałą. Ratujcie cię, dziewczęta. To coś ciekawszego niż Kevin na święta? Dziś Bóg pokazał, że wciąż o dzieciach swych pamięta. Tej nocy urodził się syn o boskim rodowodzie. Witają go pasterze i królowie z rodzenia. Co to za cyrk w moim domu? Skąd ty się urwałeś? Przybyłem, aby wam oznajmić wspaniałą nowinę. Ale my teraz Avon przeglądamy. Daj spokój, Jezus. Po co im to całe zamieszanie? Popatrz tylko, piękne i młode przyjaciółki mają tyle ważnych spraw na głowie i takie razem szczęśliwe. Mama? Chodźmy, Mario. Tu też dla nas nie ma miejsca. Uwaga! Zapraszamy wszystkich naszych klientów do Alejki Świątecznej, gdzie przygotowaliśmy mega niespodziankę dla wszystkich dzieci. Mikołaj w towarzystwie swoich elfów i aniołków dostaje czekoladową pominki. Ale to nie wszystko. Każdy klient, który wyda w naszym sklepie przynajmniej 200 zł i przedstawi aniołkom paragon, otrzyma prawdziwą choinkę, bez której święta nie mogą się odbyć. Chcę do Mikołaja. Mamo, a ja chcę lakę, chcę lakę. Dzieci, uspokójcie się. Wszystko w swoim czasie. Musimy jeszcze kupić mąkę, mak, cukier, no i oczywiście karpia. Można zwariować. Ale nie będę jadł karpia, ma za dużo ości. Synu, na święta musi być karp. W naszej rodzinie to tradycja. Karp był,
jest i będzie. Mój dziadek jadł karpia, mój ojciec jadł karpia, ja jadł karpia i teraz czas na ciebie. Czy ci się to podoba, czy nie? Radujcie się, bracia i siostry, w Betlejem dzieciątko się narodziło. Prawdziwy to Bóg i człowiek. On przyszedł was oswobodzić. Jezus nasz Pan Zbawiciel. Dobra, dobra. Tu nasz parabon. Wydaliśmy 400 i należą nam się 2 choinki. Ale przecież narodził się Zbawiciel. Chciałbym porozmawiać z Panem Przełożonym. Wyraźnie słyszałem komunikat i za 2 minuty chcę mieć tutaj 2 choinki. Kochani, nie denerwuj się aż tak. Przecież mamy święto. Sama widzisz, jeden niekompetentny pracownik potrafi zepsuć cały żołnierzy nastrój. Ale wy nic nie rozumiecie. Pan Jezus najważniejszy. Świąteczne zakupy, świąteczne promocje, świąteczne prezenty, świąteczny nastrój, jemioła, choinka. Najście do bólu obejrzeć Kevina. Cały świąteczny klimat. Wiwat święta. Ale czy Bożego Narodzenia? Spokojnie, sprawdź jeszcze Facebooka. Zobaczmy, czy ktoś jeszcze na fejsie siedzi. Może nowe fotki ktoś wstawił? O, myśli Jan są dostępni. Sobie z nim pogadam. SMS o tej porze? Od anioła? To ja mam takiego kumpla? Kto ma taką ksywę? Jezus Boży Syn. Na ziemi dziś przychodzi, on z grzechów i z niewoleń nas oswobodzi. No super, na szkółce Jezus, na grupce domowej Jezus, rodzice za niedzielę do kościoła każą chodzić i tu takie SMS i odwiedziny w środku nocy? Zero prywatności. Jezus Boży Syn narodził się, by wyrwać ją z mocy uzależnienia od gier i dać ci wolność. Ale jestem wolny, gram sobie kiedy chcę, nawet w 3 nocy sobie gram, bo tak sobie gram, zobacz sama. Zobaczmy plan mnie Igora. Rano pobudka, szybko na autobus, kilka nudnych i bezsensownych lekcji, ale gdy tylko wróci ze szkoły, gry, czaty, foty, ściąganie, przesyłanie. To się nazywa życie, a Jezus, no cóż, nadaje na innych falach. To nie to oprogramowanie, nie to życie. Mama! Mama!
zdarzenia, a jutro znowu to samo, wszystko od początku i tak całe życie, pranie, sprzątanie i gotowanie. Córko, miej wiarę, oto narobi się Zbawiciel, który przyszedł do takich jak ty, którzy się źle mają. Otwórz swoją Biblię, tak dawno nie czytałaś. Ciszej, zostaw tą biedną kobietę. Nie widzisz, że dziecko śpi? Po całym dniu pracy chyba należy jej się jakiś odpoczynek. Chcieć jakieś pismo czytać. Mamusiu, miałam sen. Zbawiciel się narodził. Chodź, córeczko, spać. To był tylko sen. Człowiekiem, a ludzie w dalszym ciągu nie rozumieją, jak wielkie od Boga otrzymali. Bóg z miłością pochyla się nad człowiekiem, a człowiek nie ma czasu dla Boga i żyje, jakby go nie było. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ponad 2000 lat temu Bóg wypełnił swą obietnicę i zesłał na ziemię swojego Syna. Jezus przyszedł na świat po to, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zapłaciwszy za nasze zbawienie największą cenę, swoją własną krwią. Jezus przyszedł na świat w ubóstwie, wynieść nadzieję i odwagę wszystkim ubogim, wszystkim tym, którzy się źle mają. Ziemskie życie Pana Jezusa, Jego nauczanie, cuda, których dokonał, a przede wszystkim męka, śmierć i zmartwychwstanie są świadectwem niepowtarzalnej miłości. Nikt tak nie kocha jak On. Również i dziś, podobnie jak 2000 lat temu, Jezus kroczy od domu do domu i szuka miejsca, w którym mógłby się narodzić. Szuka serc, w których mógłby zamieszkać. Podobnie jak wtedy, również i dziś, wiele ludzi zamyka drzwi swoich serc przed Jezusem i prawdziwą nauką. Bóg ciśnie, weźmie obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego i ciś będzie zwlekać ich sprawie. Powiadam wam, że prędko weźmie ich obronę, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Bóg wie, do kogo i po co przychodzi, ale czy wie o tym człowiek? Szatan zrobił wszystko, byś przeoczył nie tylko święta Bożego Narodzenia, ale byś przeoczył całe życie. On zrobił wszystko, żeby odciągnąć cię od Boga. Szatan zaproponuje ci wiele zajęć, zajmie twoją głowę bezużytecznymi sprawami. Znajdzie ci wiele interesujących filmów do obejrzenia. Stworzy ci nowe zainteresowania, bylebyś tylko nie czytał Biblii i nie spędzał czasu budując relacji z Bogiem. Ale nawet jeśli upadłeś, zapomniałeś o Bogu, zepchnąłeś Go na margines swojego życia i już dawno nie postępujesz według Jego nauki, wiedz, że On dziś wyciąga do ciebie rękę. Jezus właśnie po to przyszedł na świat, aby odnaleźć zagubione owce z domu swego ojca. Błogosławione Boże Narodzenie dla tych, co pobłądzili. Cud i nadzieja dla każdego, który błądzi, by miał do kogo przyjść, kiedy wszystkie inne drogi zawiodą. Thank you.
przyjaciółka Natalia. Diabeł Kuba. Anioł Radio. Anioł Radio, pokoni się. Super. Anioł Lena. Anioł Julka. Anioł Nadia. Anioł Ania. Anioł Bucio. Mama Róża. Józef Samuel. Maria Valeria. Synek Pawełek. Pracownik marketu Tymoteusz. Marek Bierko-Futerowy Knigą. Tata Mateusz. Córeczka Esterka. Mama Oliwka. Dziękujemy za uwagę. Rodziców i wszystkich dzieci bardzo gorąco podziękować Agnieszce za tą super inicjatywę. Nie do przecenienia. Bardzo dziękujemy. A ja chciałam podziękować dzieciom i dzieci mają nagrody do odebrania za grę aktorską.